Sponsorem programu jest dystrybutor bezprzewodowych słuchawek JBL Live. Doktor Tomasz Dziesiątkowski, wirusolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak zdrowie, zapytam na początek? U mnie doskonale. Mam nadzieję, że zarówno u pana redaktora, jak i u naszych słuchaczy też jest wszystko w porządku. No to kilka pytań od naszych widzów, od użytkowników Onetu. Pierwsze pytanie. Czy soda oczyszczona jest skutecznym środkiem do oczyszczenia na przykład przedmiotów, blatów meblowych i tak dalej przed koronawirusem? Jeśli tak, czy również podczas płukania jamy ustnej jest możliwe wyeliminowanie wirusa z naszych dróg oddechowych, aby nie przedostał się do płuc? Nie, od razu pragnę rozwiać wątpliwości. Soda oczyszczona nie ma działania wirusobójczego, także tutaj ani do dezynfekcji powierzchni, ani również wirusobójczo w jamie ustnej działać nie będzie. Czy ubrania i maseczki, to kolejne pytanie, panie doktorze, można odkazić poprzez prasowanie? Tak, aczkolwiek proszę pamiętać, że koronawirusy ulegają inaktywacji pod wpływem detergentów i podwyższonej temperatury. W związku z tym, jeżeli zarówno maseczki bawełniane oczywiście, i ubrania upierzemy w pralce, tylko żeby to było, powiedzmy sobie, w temperaturze w granicach 30-40 stopni, oczywiście najlepiej 60, i z dodatkiem detergentu, wirus i tak będzie inaktywowany, ale oczywiście wyprasować je możemy, to będzie miało dodatkowe jeszcze działanie inaktywujące wirusa. Właśnie przed chwilą na Twitterze Ministerstwo Zdrowia podało kolejne informacje na temat liczby zakażonych. 17 nowych przypadków, czyli w sumie już 766 osób w Polsce jest zakażonych koronawirusem. Przypomnę, 8 zmarło. To są najświeższe informacje. Wracamy do pana doktora Dziesiątkowskiego i do pytań naszych widzów i czytelników Onetu. Miesiąc temu, to kolejne pytanie, miałem usuniętą śledzionę po wypadku komunikacyjnym. Czy jestem w grupie podwyższonego ryzyka? Niestety osoby z usuniętą śledzioną po splenektomii zawsze będą w grupie podwyższonego ryzyka wszystkich zakażeń. Dlaczego? Dlatego, że śledziona pełni dosyć istotną rolę z punktu widzenia naszego układu odpornościowego. Także po takiej operacji, zwłaszcza że minął miesiąc, więc jest to okres jeszcze rekonwalescencji, pan jest w grupie podwyższonego ryzyka. Nasza kolejne pytanie. 5 lat temu przeszłam chemioterapię i radioterapię z powodu raka piersi. Czy nadal jestem w grupie ludzi o obniżonej odporności? Tutaj trudno jest mi jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż nie mam, czytelniczka nie podała wyniku swoich badań. Przyjmuje się, że osoba w 5 lat po zakończonej operacji nie jest już pacjentem onkologicznym, jest całkowicie wyzdrowiała, o ile nie było nawrotu choroby. Także jeżeli wszystkie parametry krwi są w porządku, pani nie jest w grupie ryzyka. Kolejne pytanie, panie doktorze. Witam. Jak teraz powinna wyglądać praca osób sprzątających w przychodniach? Czy bez zmian, czy powinny nosić maski i specjalne ubrania? Specjalne ubrania na pewno nie. Maseczki, jeżeli obracamy się w miejscu, gdzie przebywa duża ilość osób, jeżeli zwłaszcza my
kaszlemy. Z jakiegoś zupełnie innego powodu. Teraz zaczyna się wiosna, będzie sezon alergiczny. Trudno będzie na sam początek odróżnić człowieka, który będzie miał kaszel z powodu alergii, a człowieka, który będzie miał kaszel z powodu początków infekcji COVID-19. Także tutaj taka zwykła, że tak powiem, mechaniczna bariera w postaci bawełnianej maseczki się przyda. Oczywiście wskazane będą rękawiczki i jak najczęstsze mycie rąk. Doktor Tomasz Dziesiątkowski, wirusolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to, że był pan dziś z nami. Zdrowia życzę. Sponsorem programu był dystrybutor bezprzewodowych słuchawek JBL Live.